Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Wielkimi krokami zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra będzie grała na całym świecie, w Polsce i również w Koszalinie. Ze mną i z Państwem jest Krzysztof Plewa, wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jeden z organizatorów koszalińskiego finału. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Ciebie serdecznie. No właśnie, jesteście na pewno w tej chwili w takiej gorączce, macie ręce pełne roboty, bo te ostatnie dni naprawdę są w sztabie koszalińskim. Na pewno no, gorące. Gorące, tak. I dopinamy wszystko na ostatni guzik, żeby zadziałało. Myślę, że jak zawsze zadziała. Bezpieczeństwo, wolontariusze są dla nas najważniejsi, ale także wiadomo, że przy okazji bawimy się i bawimy się muzyką, bawimy się różnego rodzaju atrakcjami, więc kolejni pomysłodawcy, organizatorzy przychodzą do nas, rzucają pomysłami, więc oczywiście my także pomagamy im to zorganizować. No i między innymi orkiestrowa Ciuchcia z koszalińską wąskotorówką o 11:00 w niedzielę wyruszy do Rosnowa, zakończy się to ogniskiem i nie będzie konduktora z biletami, tylko będzie orkiestrowa puszka. Będą między innymi z nami się bawić także miłośnicy samochodów w motoparku, będą płetwonurkowie z koszalińskiego Maresu bawić i uczyć pływania w koszalińskim akwaparku. Mnóstwo tych atrakcji, będą koszalińscy rycerze, mnóstwo także ekip takich organizatorów wokół Koszalina. Pozdrawiam Będzino, Biesiekierz, Stare Bielice, Świeszyno, mnóstwo tych miejscowości działa razem z nami. No właśnie, to też chciałem zapytać, bo jeszcze kilka lat temu było tak, że ten sztab koszaliński obsługiwał wiele gmin dookoła. Teraz coraz częściej te gminy organizują własne sztaby. Tak, no są miasta na przykład jak Szczecin, gdzie sztabów lokalnych jest ponad 40, a jest takie miasto jak Koszalin, gdzie jest jeden sztab, ale ma wielu współpracowników i organizatorów. Jest to z punktu widzenia takiego technicznego, logistycznego łatwiejsze, ale na przykład taki Sianów gra już od kilku lat sam w Centrum Kultury razem z biblioteką, ze szkołami i my także się wspieramy i wspomagamy, bo wymieniamy między sobą gadżety, na przykład jak Jurek podpisze, to też im podrzucamy, żeby te licytacje były atrakcyjniejsze. Mielno od ubiegłego roku także organizuje się, ale cały czas razem współpracujemy. Będzino chyba też ma swój sztab. Będzino, nie, Będzino jest razem z nami, ale to jest też tak, że to wszystko zależy od organizatorów. Jest też tak, że te miejscowości wracają. Łatwiej jest zrobić jeden sztab i zorganizować to na wiele miejscowości niż kilka innych. My już mamy chyba wprawę w organizowaniu tego finału. Przypomnijmy, na co w tym roku są zbierane pieniądze, bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku ma jakieś inne hasło. Oczywiście. Ta, można powiedzieć tak ogólnie, profilaktyka zabiegowa, sprzęt zabiegowy, wszystko co się wiąże ze sprzętem i zabiegami wokół dzieciaków, to właśnie jest w takim bardzo rozszerzonym kontekście temat. Mieliśmy też seniorów przecież przez 3 czy 4 finały, ale zawsze dzieciaki grają pierwsze skrzypce i to zresztą widać. Sytuacja sprzed miesiąca, nasza wolontariuszka Agnieszka, która jest nauczycielką, miesiąc temu urodziła dwóch fantastycznych chłopców, bliźniaki i chłopcy urodzili się nieco wcześniej i na oddziale neonatologii, w którym przebywała razem z maluchami, on świecił serduszkami, bo chłopcy wylądowali w podgrzewanych inkubatorach, łóżka, pompy infuzyjne, sprzęt. Od razu jak się dzieciaki urodziły, to wszystkie dzieciaki w całej Polsce mają badany słuch sprzętem orkiestrowym, więc każdy, kto dotknął choć na moment w jakiś sposób oddziały szpitalne, to wie, jak to funkcjonuje. Wiemy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy związana jest od samego początku także z muzyką rock'n'rollową i zawsze ta muzyka jest obecna, więc głośno będzie także jak co roku na koszalińskim rynku. No tak, miłość, przyjaźń i muzyka. Tak zresztą każdego roku brzmi hasło to główne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w tym roku w ogóle taki akcent bardzo rockowy, zjednoczone siły rockowe. Pozdrawiamy Henryka do tej kamery. Tak, dlatego już u nich tak, na próbie. Henryk Rogoziński zrobił niezwykłą rzecz, bo zintegrował pokolenie muzyków przede wszystkim rockowych i postanowił stworzyć kilka kapel takich okazjonalnych, więc szykuje coś niezwykłego. To też jest świetne, jeżeli chodzi o koszalińskie środowisko muzyków. No i także rockowa gwiazda, zespół Big Day. I jak wyobrażam sobie to w ten sposób, zaśpiewać przebój letni w dzień gorącego lata w środku zimy,
piękne, prawda? Mhm. Także tych muzycznych atrakcji będzie bardzo dużo. Od godziny 15 startuje duża scena, bawimy się do godziny 21. Światełko do nieba, taki nierozłączny element, kiedy o jednej porze Polska i świat świętuje i tak naprawdę jest to podsumowanie tego wszystkiego. 425 wolontariuszy, Koszalin, okolice będą się kręcić, będą się uśmiechać, no i będą kwestować. Tak, a pomiędzy koncertami na pewno będzie się jak co roku sobie zdzierał gardło na licytacjach. To prawda. Coś już wiadomo, co będzie ciekawego? No spływają do nas te piękne perełki, ponieważ tych imprez, gdzie będą licytacje, jest kilka, ale ta główna oczywiście scena. Od godziny 15 pomiędzy muzyką właśnie będziemy przeplatali licytacjami i ta główna licytacja o godzinie 19:05 przez 55 minut aż do światełka do nieba. Mamy koszulkę z autografem Marcina Gortata. Mamy na przykład koszulkę, koszalińską naszą koszulkę z naszym logo, z naszym herbem, z autografem profesora Leszka Balcerowicza. Mamy okazjonalne bombki z autografem Jurka Owsiaka, kalendarze. Wszystko to, co zawsze wiąże się z orkiestrą. W tym roku fantastyczne, miękkie poduchy do przytulania, także orkiestrowe, koszulki, kubki. To wszystko, co zawsze towarzyszy, jeżeli chodzi o gadżety orkiestrowe. I tak naprawdę, kiedy teraz rozmawiamy, to właśnie w tej chwili też przychodzą do nas mieszkańcy Koszalina, okolic, albo podrzucają paczki, te gadżety, te prezenty, te wyjątkowe gifty spływają cały czas. Więc w dniu finału no pewnie będziemy ich te prezenty liczyli w setkach. Mhm, na pewno będzie tłumnie. Zapowiada się, mam nadzieję, dobra pogoda tego dnia. Wiemy, że rozliczane pieniądze z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy potem są dystrybuowane równomiernie po szpitalach w kraju całym. Mhm. Ale jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o Koszaliński Szpital Wojewódzki przez te wszystkie lata i te ostatnie lata? Tylko króciutko o samej procedurze, bo pieniądze, wiadomo, że fundacja musi się rozliczyć z odpowiednimi instytucjami, urzędami do końca marca i później, jak już wiemy, ile mamy pieniędzy centralnie, to wtedy przede wszystkim zbierane są od szpitali zapotrzebowania. Czego najbardziej potrzebujecie? Warunkiem oczywiście jest to, żeby placówka miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli żeby Polacy mieli po prostu równy dostęp do tych usług i potem miesiącami trwają te przetargi, dyskusje. Wygląda to w ten sposób, że jak przychodzi jakiś oferent, mówi, ja tutaj proponuję świetne łóżko, magiczne, na 100% działa, no to Jurek Owsiak potrafi położyć się na tym łóżku i no to niech pan pokaże, jak to działa. W ostatnich latach między innymi, mam tutaj taką ściągę, otrzymaliśmy między innymi do Koszalińskiego Szpitala inkubatory, urządzenia do badania słuchu, kardiomonitory, 20 łóżek szpitalnych, 30 leżanek dla mam, które przebywają ze swoimi pociechami od pierwszych godzin życia, albo jeżeli coś się stanie z dzieckiem, to ta mama może na tej leżance orkiestrowej cały czas przebywać. Mamy pompy infuzyjne, aparaty USG i tego sprzętu od 95 roku już mamy na kwotę 4,5 miliona złotych. To nie jest tylko szpital koszaliński, to jest także szpital MSWiA, to także przychodnie, hospicjum, pogotowie ratunkowe, straż graniczna. I warto zajrzeć też na stronę internetową wosp.org.pl i tam zobaczyć sprzęt medyczny, wpisać miejscowość Koszalin i zobaczyć naocznie, jak sprzęt wartości 0,5 miliona złotych, gdzie on jest przekazywany, z jakiego finału, ile kosztuje, do czego służy. No tak to wygląda. Mhm. Na pewno wolontariusze, no wiadomo, że się pojawią na ulicach, ale ta lista tych chętnych do pomagania, do kwestowania pewnie była już zamknięta kilka miesięcy temu. Miesiące to nie, ale tak zazwyczaj trzymamy te wolne miejsca do świąt. I dosłownie tam 21, 2 grudnia już te miejsca się wyczerpały, ale no mieszkańcy Koszalina czy w ogóle regionu przypominają sobie na ostatnią chwilę i wtedy naprawdę z takim smutkiem w głosie musimy odmawiać i zapraszać za rok. Mniej więcej od 10-15 listopada zazwyczaj działa sztab i wtedy można się rejestrować. Dzisiaj są świetne możliwości przez internet, online i osobiście i przez różnego rodzaju aplikacje, więc tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo, ale chętnych jeszcze więcej. Tych 425 wolontariuszy z identyfikatorami to jest ta jedna strona medalu, ale druga, że za kulisami tego finału i
tej orkiestry będzie pracowało prawie 200 osób, a więc możemy ich pomnożyć, bo to panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które pomagają, żeby wszystko sprawnie było, jeżeli chodzi o siłę naszych wolontariuszy, tak, więc ciasta, kanapki, ciasta, wszystkie tak, napoje, to także zaplecza, więc ponad 50 osób liczące pieniądze w tym dniu, tak? To jest także oczywiście ochrona, to są ludzie związani, nie wiem, obsługujący maszyny do liczenia, piszący protokoły, wprowadzający do naszej bazy rozliczeń te wszystkie kwoty, sprawdzanie, czy nie doszło do pomyłki. Ponad 200 osób pracuje, tak, przy tym projekcie. No co, wypada mi tylko bardzo pięknie podziękować za to, że jesteście i za to, że nas nie opuszczacie. Ale jeszcze jedna ciekawostka, która w tym roku ma miejsce. 60% naszych wolontariuszy to są wolontariusze 5, 6, 7, 8, 10 lat i to są patrole rodzinne. Brat z siostrą się zgłasza i rodzice w takim patrolu czteroosobowym razem z dzieciakami będą kwestowali, więc mamy niezwykłe patrole rodzinne i też zauważamy, że wymienia nam się pokolenie wolontariuszy. Oczywiście mamy tych takich, którzy są z nami niemalże od początku i 15-20-letni staż, ale coraz to młodsi dają o sobie znać i chcą grać. Mhm. Zapraszamy Państwa do tego, aby w najbliższą niedzielę wyjść z domu, znaleźć wolontariuszy na ulicach, przyjść na rynek staromiejski i wziąć udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj moim i Państwa gościem był wolontariusz, jeden z organizatorów, Krzysztof Plewa. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia na finale.